W imieniu pana marszałka Jarosława Stawiarskiego chciałam przede wszystkim z całego serca podziękować panu burmistrzowi za przyjęcie od pana marszałka tej tablicy i za zgodę na umieszczenie jej w naprawdę pięknym miejscu. Upamiętnienie miejsc, gdzie przed wojną żyli Żydzi, gdzie mieszkali, gdzie tworzyli społeczności razem z sąsiadami polskimi. Jest to inicjatywa pana marszałka Jarosława Stawiarskiego. To on wpadł na pomysł, żeby we wszystkich miejscowościach, 125, zawisły takie tablice. Szanowni Państwo, ja Faszmili, z domu Fischfamilie, rodzina żydowska, która mieszkała w przeszłości w Jędrzejczu Podlaskim, wypełniająca funkcję przewodniczącego Związku Byłych Mieszkańców Jędrzejcza Wiedzańca. Ze wzruszeniem i satysfakcją przyjęliśmy wiadomość o odsłonięciu płyty pamiątkowej poświęconej ofiarom Żydów Jędrzejczan. Jest to dowód pamięci władz województwa lubelskiego, panu Zbigniewo Kortu oraz jego zastępcy za wkład w umocnienie więzi między organizacją byłych mieszkańców Międzyrzecza w Izraelu i władzami miejskimi. Serdeczne pozdrowienia przesyłamy przy tej okazji mieszkańcom miasta Międzyrzecza oraz tym, którym pamięć ofiar Holokaustu jest bliska serca. Nasza historia jest od kilkuset lat nierozerwalnie związana ze społecznością żydowską. Praktycznie od XVI wieku gościmy na terenie Międzyrzeca, Międzyrzeczyzny społeczność żydowską. Tuż przed wojną większość mieszkańców naszego miasta była wyznania mojżeszowego. Pamięć o nich tutaj nigdy nie słabnie. Jak modernizowaliśmy ten plac, obecnie nazwany Jana Pawła, to również pamiętaliśmy o tym, że tuż za tym placem obok rozpościerało się getto, tak zwana nasza, przez nas nazywana szmulowizna. I tam w okresie II wojny światowej hitlerowcy zgromadzili społeczność naszego miasta, społeczność żydowską. To smutna okoliczność i chyba nikt nie chciałby uczestniczyć w tych wydarzeniach, bo nie chcemy, żeby się nigdy w naszej przestrzeni i historii i teraźniejszości pojawiały, powtarzały i nigdy oby nas nie spotkało kolejne odsłanianie tej tablicy. Ale pamięć historyczna jest bardzo ważna. Dlatego cieszę się, że młodzi mieszkańcy Międzyrzeca w tym wydarzeniu uczestniczą. Muszę przyznać i podziękować panu marszałkowi, że wpisuje się w nasze działania tutaj już od wielu lat, ale tą historię spinającą, historię akcji Reinhardt nigdy tutaj nie podkreślaliśmy. Trzeba również mieć świadomość, że wielu mieszkańców naszego miasta podczas tej akcji straciło życie. My upamiętnialiśmy te wydarzenia tablicą granitową tuż przy rozpoczynającej się tak zwanej strefie szmolowizny, tam gdzie była wielka synagoga. Ale ten budynek istniał w okresie międzywojennym i był świadkiem wielu wydarzeń. I tych radosnych, ale i tych właśnie smutnych. Co się takiego wydarzyło, bądź co trwa, że spotykamy się dzisiaj w Międzyrzecu Podlaskim? Więc my utrzymujemy kontakty z władzami miejskimi przez wszystkie lata. Realizujemy wspólne projekty. I dlatego też to było zupełnie naturalne było, że my otrzymamy zaproszenie na złożenie wizyty z okazji takiego ważnego elementu i wzruszającego elementu, jak odkrycie płyty pamiątkowej.
w cześć tej gminy, w cześć tej historii, która przeszła przez to miasto. A akcja Reinhard, 80. rocznica, obywatele Międzyrzeca, obywatele polscy żydowskiego pochodzenia. No właśnie, to było miasto przecież tak naprawdę żydowskie. To było miasto, gdzie 80% ludności byli Żydami. Tutaj byli przedsiębiorcy, tutaj byli handlarze, tutaj byli nauczyciele, lekarze. Wszystko to spowodowało, że wzajemna kooperacja i wzajemne życie było częścią nieodłączną tego życia w tym miasteczku. Jak wyglądała sama te pierwsze dni wojny, w ogóle czas wojny? Co się z wami w większości stało? Gdzie żeście wyjechali, bądź na pewno większość została pomordowana? Większość Żydów międzyrzeckich została zamordowana. Bardzo mały procent udało im się uciec. I ci, którzy uciekli, im udało się przekazać drugiemu pokoleniu. Pamięć. Historię tego, co tutaj było. W Izraelu został nakręcony film na temat Międzyrzecza. W Izraelu został odnaleziony pamiętnik kobiety, która znajdowała się na poddaszu jednym z domów. Ukrywała. Razem z nią, tam było jeszcze około 10 osób, została napisana sztuka teatralna pod tym samym tytułem, która idzie na cały świat. Zrzeszacie się, spotykacie się? Są koła jeszcze właśnie międzyrzeckich Żydów gdzieś na świecie rozsiane? Więc my raz na rok organizujemy zjazd w Izraelu. My się spotykamy, my wspominamy tych, którzy odeszli od nas. My wydajemy biuletyn, który wszyscy otrzymują właściwie bezpłatnie w Izraelu pocztą albo osobiście otrzymują. My staramy się pomóc naszym członkom organizacji w organizacji wycieczek, w organizacji grup młodzieżowych, w przyjeździe do miasta. My im dajemy instrukcje, jak się zachowywać, gdzie, co i jak zobaczyć. Często właśnie Międzyrzec odwiedzacie? No ja osobiście 2-3 razy na rok. Grupy młodzieżowe w zależności od ich programów. Ja osobiście odprowadzam i jestem przewodnikiem tych grup w Międzyrzeczu. Dlaczego tablica akurat na tym budynku? No ten budynek kiedyś należał do magistratu, do zarządu miasta, który był miastem żydowskim. Więc ja myślę, że to był główny czynnik, dla którego władze miejskie postanowiły tutaj odkryć tą tablicę. No i na koniec, pamięć jest naszym obowiązkiem. Pamięć to jest jedna z podstawowych elementów, które my jesteśmy winni naszym potomkom. Dziękuję. Tym, którzy przyjdą. Przyjechała do nas dzisiaj z żoną. Ja przyjechałem z żoną, która jest prezesem tej organizacji. Żona nazywa się? Jaffa Szpilman z domu Fischwanger. Również z Międzyrzeca? Również z Międzyrzecza, tak.